był człowiek na wysokim stanowisku, miał trzy żony. Te kobiety mi mówiły, kiedy nasi mężczyźni wyzwolą wreszcie Europejki od tego tyranii, w jakiej one żyją. No. Bo u nas w Arabii ta kobieta, która tej nocy jest mężem, to ona się zajmuje dziećmi, domem i tak dalej, a pozostałe dwie idą sobie na psiepsiłki, prawda, do tego. Mąż nie ma prawa sprawdzać, gdzie idą, straciłby twarz. Natomiast Europejka, to ona wstaje o 6 rano, robi śniadanie dla męża i dzieci, wyprawia męża, dzieci do szkoły, potem sama leci do roboty, pracuje 8 godzin, potem robi obiad, potem robi kolację jeszcze w nocy, bo wszystko się od niego chce. Najwyższa pora, by zwolnić kobiety europejskie o tej tyranii, w jakiej one żyją. One uważają, że to, że one nie pracują i mężczyzna musi ją utrzymywać, to jest ich zdobycz wielka.